Moi kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco na moim kanale Jak to Woniu. To, że nadaję prosto ze Śląska, doskonale o tym wiecie. Ale czemu akurat dzisiaj postanowiłem nagrać ten krótki filmik z jakimś tam przekazem do was? Bo muszę się wytłumaczyć, czemu mnie już prawie pół roku tutaj nie było. A co mnie zainspirowało do tego, żeby dzisiaj siednąć i żeby z wami pogadać? Właśnie to, że kiedy przemierzył Polska, nasz kraj, na mojej trasie koncertowej, to muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo ludzi zadaje to pytanie: Panie Mirku, czemu pan już nie waży? Moja odpowiedź jest wtedy krótko: bo nie mam na to już czasu. Ale dobra, idziemy od początku. Kochani, wiecie, że miałem generalny remont, taki totalny ornung, już jest wszystko na swoim miejscu, jest wszystko ok. Ale cała trasa koncertowa, szlagierowy zawrót głowy, dwa pokolenia zespołu Marsa Alam pochłonął nam i przewrócił nasze myślenie w życiu naprawdę o 360 stopni. To jest piękne, dlatego że objeżdżamy cała Polska, godzimy z wami, łosprawiamy z wami, śmiejemy się z wami. No i to jest to, co pochłania naprawdę najwięcej czasu. Ale chciałbym teraz wrócić. Czy obiecuję, że wszystko będzie regularnie i że wszystko będzie, że tak powiem, tak byście tego chcieli? Nie obiecuję tego, ale zrobię wszystko i będę się starał, żeby jak najczęściej z wami na tym kanale być. Na samym początku bardzo gorąco dziękuję, bo przeczytałem wszystkie komentarze. Co się okazuje? Okazuje się, że dali korzystacie z tych przepisów, że dalej komentujecie. No i dziesiątki pytań: Panie Mirku, kiedy pan wróci i tak dalej. No praktycznie można powiedzieć, że wrócił. Drodzy Państwo, cieszę się z tych komentarzy, dlatego że są takie proste, szczere, normalne. Na tym najbardziej zależy. Przypomną się moje pierwsze odcinki, jakże kręcił wielu takich, no nie wiem jak to nazwać, ale wielu ludzi pisało mi, że czegoś mu mało, albo jeszcze mu za mało. Kochani, może powiem tak. Ja nie żyję z YouTube'a. To jest raz. A to, że pokazuję te rzeczy, które się na Śląsku robiło, jak się robiło, pokazuję przede wszystkim, że tak się robiło u mnie w domu. I zawsze zastrzegam to. Tak się robi u mnie w domu. Kto inny mógł robić to samo, ale troszkę inaczej. No i to mnie też trochę zniechęciło, bo nie umiem do dzisiaj pojąć czegoś takiego, że jeżeli coś robisz, to zawsze musisz robić to za coś. No może nie jeden, niech się zada to pytanie. Bo ja akurat, stawiając na kulinaria, chciałem Państwu pokazać kawałek mojej tradycji, naszej tradycji, kawałek mojej kultury, mojego języka śląskiego. I na tym mi najbardziej zależało. A nie na tym, co niektórzy złośliwi próbowali mi tutaj, że tak powiem, przekabacić w drugą stronę. Pomijajmy to. To, co dawne minęło, a oto dziś wszystko stało się nowe i może pod tym kątem pójdziemy. Wracając jeszcze do trasy szlagierowej zawrót głowy, dwa pokolenia. Przemieszczamy cała Polska. Już dziś mamy kolejny harmonogram od października. Wyjeżdżamy zaś w Polska. Tych koncertów jest bardzo, bardzo dużo. Ale najpiękniejsze jest to, że na tych koncertach spotykam was. Nie jedna osoba przyszła i powiedziała: Panie Mirku, my pana nie znali ze śpiewaniu, ale z tego ważenia, nie? Ale dziś mamy wizję i tako, i tako. I wie pan, tak nas to po prostu cieszy. I muszę panu powiedzieć, że są my u pana już na czwartym koncercie. Wtedy zadaję pytanie godą, a nie nudzi wam się to? No bo przecież co koncert nie zmieniamy utworów ani pewnego tam schematu. Odpowiedź była piękna: Panie Mirku, każdy jest inny. Czyli co z tego można by wnioskować? To samo można by wnioskować jak w tej kuchni, że to jest wszystko normalne. Nie jest pod publika,
nie jest sztuczne, po prostu jest do ludzi, do drugiego człowieka. Jak i kulinaria, tak i te koncerty. No cóż, kochani, za niedługo się spotkamy. Muszę coś wymyśleć, bo mam pora dni wolnego. Muszę coś wymyśleć i myślę, że zaś wrócicie wszyscy i będziemy się razem cieszyć. Pamiętajcie, jak to wonio, to program, który nadaje z mojego mieszkania, z mojego regionu, czyli ze Śląska. Niech on będzie dalej naturalny, taki prosty. I spróbujmy się w tym programie wszyscy po prostu bawić. Bawić. Jeżeli macie jakieś zapytania, że można coś zmienić, albo o czymś więcej pogadać, albo za dużo godą, co niektórym to też już przeszkadzało, to powiedzcie mi to. No, coś spróbujemy, jakieś czary-mary zrobić na tyle, na ile będzie po prostu można to zrobić. Cóż więcej, śledźcie ten kanał, za niedługo się spotkamy. Ja już zaczynam myśleć, bardzo mi miło, że mogę zaś gościć w Państwa domach, że słuchacie tego, co usprawią. Bardzo mi miło, że spotykam Państwa w całej Polsce na moich koncertach, na naszych koncertach, Szlagierowy Zawrót Głowy, dwa pokolenia. I najpiękniejsze jest to, że my są razem. Nieważne, czy się jest ze Śląska, czy z Pomorza, czy z Wielkopolski, czy ze Wschodu, czy Zachodu. Najważniejsze jest to, żeby tworzyć ta normalność, atmosfera. Bo wiecie, dzisiaj w życiu jest wszystko. Wszystko. Ale brakuje tej podstawy, tej normalności, tego uśmiechu, tego żartu nawet. Bo to jest też taki szpas, to jest też, co nas łączy. I też szczerości. Patrzcie, kiedyśmy marzyli o pomarańczach, a dzisiaj godzimy o tych podstawach życiowych. I to jest to piękno. Żegnam się z Wami, pozdrawiam gorąco, bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, obserwujcie ten kanał, a ja za niedługo wracam. Pa, kochani. Szlagierowy zawrót głowy, oj, oj, la, la, na to musisz być gotowy. Świat się zmienił, szlagierowo. Oj, oj, la, la. Stój z radością, daję słowo.